Witam wszystkich, z tej strony Emperor. Dzisiaj chciałbym przedstawić grę pod tytułem Imperial Glory. Jest to dość stara gra z 2005 roku. Z jednej strony RTS, czyli strategia w czasie rzeczywistym, z drugiej turowa, w zależności jak na to spojrzeć. Na pewno jest to gra typu Grand Strategy, czyli na nieco dłużej niż godzina, dwie, chociaż też nie jest ona jakoś koszmarnie długa. Sama rozgrywka przypomina znacznie bardziej znaną serię gier Total War, to znaczy tu są bitwy właśnie w czasie rzeczywistym, natomiast mapa z podziałem na te regiony, mapa polityczna, jest turowa. Tak jak wspomniałem, ona jest z 2005 roku, a więc wyszła rok po premierze ROM Total War i też pamiętam do dzisiaj napisy na pudełku Imperial Glory, że jest to gra typu ROM Total War, ale tyle, że lepsza. No właśnie zobaczymy, czy jest ona dużo lepsza od ROM Total War. Przyjrzyjmy się rozgrywce. Jest ona w języku polskim, jak widzimy, na Steam do kupienia. Wiadomo, wersja pudełkowa już dawno raczej niczego nierozfoliowanego nie znajdziemy, więc zostaje tylko i wyłącznie klucz na Steam, ewentualnie na GOG, zależy kto gdzie woli. Klucz waha się, cena klucza waha się obecnie jakoś tak w 5-6 zł. I ta cena się już od dawna utrzymuje. Myślę, że nie podrożeje i to po prostu taka cena tej gry pozostanie już. Jak widzimy, jest język polski dostępny na Steam bez żadnych spolszczeń, co jest rzadkością, jeśli chodzi o właśnie o te gry, zwłaszcza starsze na Steamie, gdzie w wersji pudełkowej były po polsku, tutaj to jest. Jest możliwość gry multiplayer, oczywiście wiadomo, wyłącznie sieciowa. Serwerów już od dawna nie ma. Ja nigdy nie grałem w Imperial Glory, więc nie wiem, ale przypuszczam z ogromną dozą prawdopodobieństwa, że tu tylko bitwy są multiplayer, a sama mapa kampanii na 100% jest, tak jak w przypadku Total War'a, tylko i wyłącznie single player. Możemy tutaj wziąć sobie szybką bitwę, to znaczy szybką grę, to znaczy same bitwy, co jest mało interesujące. Tutaj bitwy nie są aż tak, myślę, pociągające, chociaż to jest 2005 rok, gdzie ROM Total War nie posiadał bitew morskich, znaczy nie można było sterować się bitwami morskimi, w tych bitwach morskich, tutaj można. To może być jedyny taki tak naprawdę mocny plus tego tytułu w porównaniu do ROM Total War, który tego nie posiadał. Tu można bitwy historyczne sobie wziąć, no są tylko 4-5 do wyboru, więc nie za dużo. Ale przejdźmy do tego gwoździa programu oczywiście, czyli do kampanii. Mamy tu tylko niewiele do wyboru, całkowite zwycięstwo, czyli wszystko zniszczyć, tak, podbić cały obszar, albo na punkty. Podpowiedzi, no nie potrzebujemy, poziom trudności są 3. Ogólny poziom trudności gry, tak, no w Total Warze mamy podział tak naprawdę na trudność bitwy i trudność kampanii, więc wybieramy sobie średni, dajemy, ustawiamy, klikamy dalej i teraz mamy do wyboru tylko 5 państw, tych mocarstw, tak naprawdę z końca XVIII wieku. Tu zaczynamy w 1789, zdaje się, czyli w czasie, kiedy wybucha rewolucja we Francji. No nie wiem, jaki to jest miesiąc, nie wiem, czy już wybuchło, czy nie wybuchło. Ale wybierzemy sobie Francję. Tutaj mamy pokazany startowy potencjał gospodarczy, militarny, floty i badawczy. No widzimy, że tu Francja, Wielka Brytania w zasadzie przoduje, tylko troszeczkę mniejszy potencjał militarny ma Francja i Austria. No Prusy mają najsłabiej. No mają tylko 3 regiony, Francja ma 5. No to weźmy sobie Francję, nie będę przecież tutaj rozgrywki do końca prowadził, tylko przyjrzymy się temu początkowi, jak ta gra po prostu się prezentuje. Ja też doradzam często zapisywać tę grę. Tu mamy przykład właśnie, przykładowe pole bitwy i żołnierzy. Może wygląda ładnie, ale no, pamiętajmy 2005 rok, więc też trzeba mieć jakąś tolerancję. No Total War, ROM też nie wygląda jakoś świetnie, prawda? To są dopiero czasy początki. Są trudne. Świat się zmienia, a idee rewolucyjne szerzą się jak pożar w środku gorącego lata. Starą Europę znów pokrywa cień walki. Potrzeba nam mocnego przywódcy, który poprowadziłby ludzi do sławy i uratowałby cesarstwo przed zagładą i skazą historii. Czekamy na pana rozkazy. No kusiło, żeby powiedzieć, no, człowiek zna to na pamięć, jakoś tak się wbiło do głowy od kilkunastu lat. No tak, my pierwsze co, to musimy jakieś badanie zrobić, no to sobie zbadamy konserwowanie żywności. Otrzymamy magazyn z żywnością do wybudowania tylko w stolicy, tak, w tych regionach innych nie. Idziemy po to, więc musimy to zbadać i to, żeby wykonać pewne zadanie. No i mamy drugą i trzecią erę, na razie nas ona nie obchodzi, więc zmieniamy tutaj też swoje systemy. Republika, monarchia absolutna, konstytucyjna i dyktatura, więc to powoli. Najpierw pierwsza era, czyli ta stara jeszcze. No i dobrze, i teraz tak sobie niech to się zbada.
jedna tura i teraz jak to wszystko wygląda. Tutaj ta cyferka zasłania, mamy złoto, klikniemy lewy przycisk myszy, mamy ile dochodów na plus, na minus, co turę, czyli co miesiąc, mamy lipiec 80. No to właśnie się zaczyna tutaj dziać. Ja tego nie odczuwam jako gracz niestety w żaden sposób. Tutaj mamy surowce, no jest to generalnie drewno, więc widzimy też bilans. Tutaj potem ludność, no to wiadomo, z nich się robi żołnierzy, albo tam jakieś ewentualne zadania można wykonać, to trzeba mieć ludność. No i tu żywność. Tutaj mamy napisane ile otrzymujemy żywności, a ile wydajemy. No mamy jakichś tam żołnierzy. Te pionki wyglądają jakby były na planszy jakiegoś oficera na stole. I to też tak właśnie śmiesznie, fajnie wygląda. Jakby to rzeczywiście było. O, tu nawet mamy jakąś szablę. Za Boga i kraj. Tu mamy napisane Pro Deo et Patria. No więc właśnie. Nie wiadomo jakie państwo, bo to po łacinie, czyli każde państwo mogło tak europejskie podpisać. Tutaj mamy państwa, które nas najmniej lubią, tutaj państwa, które nas najbardziej lubią. Tu możemy kliknąć, zobaczyć bardzo szczegółowo tę kwestię gospodarczą. Tu na nic nie mamy wpływu oczywiście, na to nie możemy tu niczego kliknąć. Możemy sobie poglądać co i jak. Tutaj mamy menu po prostu, czyli tyle co escape. I teraz tak, co możemy zrobić poza wyborem tej technologii, która tutaj tak naprawdę jest. Technologia. Tutaj mamy zadania, na razie nic nie jest odblokowane, ale generalnie tu zadania trzeba się spieszyć i robić, ponieważ którekolwiek z tych pięciu mocarstw zrobi, to reszta już ma zablokowane konkretne zadanie. Kto pierwszy, ten lepszy po prostu. Tu mamy cele, na razie nic nie widać, bo nie odblokowaliśmy. Tu mamy dyplomację, ale to za moment tu wejdę, na razie nie ma co tam oglądać. Tutaj mamy po prostu całą armię pokazaną w tej zakładce. Tutaj mamy biuletyn informacyjny, co się dzieje, no na razie nic się nie dzieje. I teraz tak, tutaj mamy najważniejszy region Francji w tej grze, czyli Île-de-France. Jest to stolica, więc tutaj możemy po prostu więcej budynków robić, zresztą tu widać. Tu możemy robić tyle, a na przykład w tych regionach dużo mniej, więc są one mniej ważne, ale łatwiej je stracić, to trudniej stracić, no i trudniej zdobyć takie stolice, jak na przykład tutaj. Też można więcej budynków robić w Piemoncie, na tym się skupimy. Tutaj mamy trzy takie naprawdę widoki tylko. Szlaki handlowe, jak to wygląda i ile mamy zysku, tu wystarczy nakierować i sobie poglądać. Mamy dochody z handlu 0, bo to jest początek gry. No i tutaj mamy taki drugi, gdzie jakie surowce są. O. I tyle. Procentowo ile mamy już zdobyte zapasy do maksimum. Więc tutaj skromnie to tak wygląda. Oczywiście są jeszcze inne zakładki, tak? Więc też można sobie poglądać. Generalnie nie ma tu takich rzeczy jak religia i tak dalej, co jest charakterystyczne w grach Paradoxy. Jest to po prostu tutaj ta mapa polityczna uproszczona i generalnie jeśli chodzi o same regiony, w Total Warze przecież chodzimy tak po kroku, prawda? Po kroku i każde miejsce, obszar ma znaczenie. Znaczy każdy metr, po którym się posuwamy, bo trzeba tego wroga ścigać, prawda? To jest tak, ta mapa taka bardziej dynamiczna. Większa, tutaj widzimy zresztą, że Francja to jest tylko 5 regionów, prawda? Anglia to proszę, cały taki region. Więc mapa jest dość mała. Tutaj właśnie nie wiem, jak oni nazwali Polskę. Mam obawy, że 89 oni nazwali to Księstwo Warszawskie. O ile dobrze pamiętam, z dawien dawna. Więc to jest błąd taki historyczny. Nie było Księstwa Warszawskiego. Polska zresztą była większa, bo to jest przed drugim rozbiorem jeszcze. Więc tutaj tak namieszali trochę. No Gdańsk nie był stracony przecież. No, tutaj zrobili z tego czasy napoleońskie już w tym miejscu, a przecież Napoleon dopiero za 10 lat przejmie władzę, on tutaj już jest. Gdzieś tutaj jest, tu jest, kapitan Bonaparte. Napoleon Bonaparte tutaj się znajduje. Tutaj kapitan, nie wiem co to za Murat, czy to jest Jean-Paul Marat, czy nie? Chyba, ja nie znam jego historii dokładnie, czy był generałem jakimś albo oficerem przed wojną. Przed rewolucją francuską, bo on tam jednak w czasie rewolucji jest znany głównie. My mamy tę flotę, to też oczywiście wystarczy, że wejdziemy w ten obszar. Tutaj jest na przykład flota wroga, no to od razu jest starcie. Tak samo tutaj ten pionek. Na przykład ten pionek wejdzie tutaj, wróg się znajduje tu, od razu jest bitwa zasymulowana. Tutaj nie ma tak jak w tym Total Warze, tak bardziej szczegółowo tej mapy zrobione. To jest tak bardziej uproszczone, jak widać. No i to generalnie tyle z tej mapy. Budynek można tu kliknąć, zbudować. Akademię Wojskową, żeby rekrutować oficerów
i zwykłą milicję francuską i żeby tutaj magazynować, że tak powiem w cudzysłowie, zakoszarować, może ładniej brzmi, żołnierzy. Więc na razie niech to się robi, jedna tura i generalnie nic więcej nie zrobimy. Można najwyżej tutaj tych żołnierzy wysłać i po prostu przerzucić, tak? Trzymamy lewy przycisk myszy i przerzucamy. Aha, tutaj się więcej nie da, już są trzy jednostki, więc mamy cztery oddziały. 60 żołnierzy, jak widać. Taki oficer może mieć tylko trzech, no ale może mieć on w czasie bitwy sojusznika. Więc te bitwy nie są na taką dużą skalę. Oczywiście można mieć oficerów później lepszych i oni więcej żołnierzy mogą, większą liczbą żołnierzy mogą dowodzić. Więc to tyle wygląda. Tutaj pokazuje, krzyczy mi, że ten oficer nie ma żadnych żołnierzy. Co? Więc jak będzie bitwa, to po prostu on do automatu pada. Więc tego nie chcemy. No i to tak wygląda. Dość krótko, prosto, łatwo. Klikamy dalej po prostu. I ja generalnie będę te tury na nagraniu pomijał, żeby tego nie oglądać. Właśnie takiego czegoś. Chyba, że coś się wydarzy, to wtedy nie powinien. A jeśli ta tura będzie wyglądała jak ta, przykładowo, że on tylko pionka ruszył, to nie ma co tutaj przedłużać tej gry, patrząc na te tury. Więc ja będę je pomijał od razu. No, w Ile-de-France zrobiło się. Mamy tą żywność. Teraz tartak niech będzie obojętnie. I nie będziemy budować żadnych tartaków, jak to zbadamy. Tylko i wyłącznie dlatego, że nam z zadania da od razu to drewienko. Nie rekrutujemy niczego, nie budujemy. Ponieważ dostaniemy z zadań. Więc na razie tylko pomijamy. Taka jest moja taktyka, można inaczej oczywiście to zagrać, można od razu zaatakować kogoś. Tylko nie wiem, czy to jest sens. Ja wolę najpierw się rozwinąć, żeby mieć przewagę nad wrogiem, kradnąc te zadania, znaczy kradnąc. Zasługuję na nie. Tura wykonana, coś się stało, tak, drzewo. Teraz szczepionki. Ja nie wiem, czy nie za szybko, trochę z tymi szczepionkami. Kolejna tura. Badanie się wykonało, teraz właśnie robimy to, co jest bardzo ważne. Kolej żelazna odblokowana. Mamy chyba tutaj, zdaje się teraz, zadanie do wykonania. Właśnie, rewolucja w medycynie. Będziemy pierwsi, którzy zrewolucjonowali medycynę, więc otrzymamy, jak widzimy tutaj, nagrodę na wszystkich terytoriach, zostaną wybudowane bezpłatne lokalne szpitale. Za 2,5 tysiąca jednostek ludności, więc to stracimy, że zostanie 600, no ale profit będzie. I mamy pokazane właśnie, że Francja wykonała to i dziękuję, już nikt tego więcej zrobić nie może. I teraz, jak widzimy, każdy region posiada budynek szpitala. Prawie przycisk myszy i mamy napisane, o co chodzi. 50% więcej ludności, więc teraz zamiast 180, te wydatki to jest za to zadanie, więc na to nie patrzymy. Dochody ludności 180. Zobaczymy, jak to wygląda po turze. O, mogę sobie wybrać następcę. Niech będzie Louis. Ludwiczek. Ludwiczka chcemy. 269. Teraz jest. No i czekamy z następnym zadaniem. O, będzie trzeba teraz pomijać trochę tego. Nie oglądać tych tur. Tura minęła. Tak jak mówiłem, warto zapisywać, bo tutaj ta gra lubi się krzaczyć. Niech będzie CC. Jak ta mucha. O, zapisało się. I tak, pomijamy. Ile jeszcze tych tur? Jeszcze dwie. I kolejna. Badanie ukończone. No i teraz będzie można może tą pokojową aneksję. Będzie można umowę handlową robić. No i to, a później już oficera i znaczy piechotę i kawaleria się zbada, żeby dalej pójść. Właśnie mamy zadanie kolej żelazna. Posiadamy zarówno surowce, czyli to drewno, i ludność 1600, no tak na styk, ale to zawsze wychodzi na styk, no bo nic się nie dzieje, nie ma tu takich wydarzeń, które by tam wpłynęły na to, że w tej turze nie mamy odpowiedniej ilości. Odbieramy póki możemy. Będziemy mieli tak, więc zwiększoną ilość tych zbierania tych surowców. Oczywiście można zadanie wykonać później, jakbyśmy mieli więcej ziem, no ale przecież może nam ktoś to podkraść. Więc nie ma co czekać. Będzie teraz zwiększona ilość zbierania surowców, będzie można je sprzedawać, jak ktoś się zgodzi na
zakup, bo to się tym państwom sprzedaje te surowce za złoto, oczywiście złota najbardziej tu potrzeba. Można jeszcze handlować żywnością, no ludnością niestety nie, więc to jest jedna jedyna rzecz, która jest taka no, lokalna i nie da się na to wpłynąć. Już będzie można rekrutować żołnierzy, jak widzimy tutaj, no tych 40, czy ja mówię dobrze, 60 tych milicjantów kosztuje 400 ludzi, tak? No nie wiadomo, co się dzieje z pozostałymi 340, no taki to dziwny jest kalkulator tutaj. Można by było normalnie podać cyfry, żeby nie kręcić, no ale trudno. A więc teraz kolejna tura. Badanie ukończone, no tak jak być powinno. No i będzie ta piechota. Później tutaj będziemy robić już te armaty. No właśnie, już jest tutaj, tak wygląda ta polityka tutaj. No można stworzyć koalicję, na przykład wybieramy sobie, że to państwo, które nas tak bardzo lubi. Wybieramy je i chcemy koalicję z nim zrobić przeciwko, no i wybieramy na przykład tym państwom, Wielkiej Brytanii i Hanowerowi. No to jest oczywiście głupie, tego nie robimy. No ale można właśnie za 1300 go już przekonać, co najmniej za 1300. Można postawić ultimatum, czyli bardzo go obrazić, ten Hanower, postawić ultimatum, warunki i po prostu to trochę tanieje jako ultimatum. Tak, więc to zostawiam, tu mamy jeszcze to zablokowane, można to później wybadać, że tak powiem, te kolejne opcje dyplomatyczne, tego dużo nie ma. Tutaj można wypowiedzieć wojnę i generalnie trzeba wypowiadać wojnę, a nie uderzać od razu, bo można tego pionka od razu tu postawić, ale bez wypowiadania wojny wszystkie państwa dookoła się na nas obrażą, po prostu reputacja obniżona, większe ryzyko, że tam będą z nami walczyć. Więc tego nie chcemy. Trzeba wypowiedzieć wojnę i zaczekać turę z wypowiedzeniem, żeby to wyglądało ładnie. Pokój, no nie ma komu z kim pokoju zawrzeć, bo nie mamy z nikim wojny. Tu można zapłacić albo oddać terytorium, tylko z tym pokojem uważamy. Bo jeśli na przykład doszłoby do sytuacji, że Hanower oblega nam tutaj tą szampanię całą i my zawrzemy pokój, to on z automatu bierze tę ziemię. No to trzeba uważać na to. Pokój, jeśli my kontrolujemy jego ziemię, a nie kiedy on nam. No, chyba że jesteśmy do tego po prostu zmuszeni. Tutaj można zawrzeć sojusz obronny z tym, że on nie jest na stałe, on jest na jakiś czas. Na przykład mam domyślnie na początku gry z nimi pokój i tutaj znaczy sojusz obronny wystarczy. Tu mi nie pokaże. No to tutaj spójrzmy. Nie pokazuje mi. Nie pokazuje, ale on jest ten sojusz obronny jest na jakiś czas właśnie. Teraz tu nie widać na ile. Ile tu jeszcze zostało do tego sojuszu obronnego. No w każdym razie można zawrzeć sojusz obronny, tu nie ma z kim, bo mnie nie lubią. Tutaj można handlować, no właśnie tak jak mówiłem, tymi trzema surowcami. Na przykład wybieramy sobie Wielką Brytanię, ona nas tak tutaj lubi. I trzeba uważać z ofertami, bo jak nie przyjmie, to się ją obrazi. Więc na przykład 200 surowców za 300 zł. No spójrzmy, czy się zgodzi, czy nie. Mamy 4950. No nie zgodzili się. Nie są zainteresowani. To znaczy, że nie są zainteresowani, to znaczy, że chcą taniej, czy nie przyjmą w ogóle. No nie ma co ich denerwować, bo zaraz się obrażą bardzo dotkliwie. No to teraz wybierzemy sobie. Może jest za wcześnie właśnie na handel. Batavia. Też nie chcę. No to jest początek gry, to może dla... Ci się obrazili już, proszę. Opadł. Sympatia. Niech spadają. No nikt się nie zgodzi. To jest za szybko na handel jeszcze. Nikt się nie zgodzi na takie rzeczy. Trudno. Poczekamy turę, dwie i będziemy sprzedawać ostro. Można dwa razy handlować, jeśli się uda raz sprzedać, to potem drugi raz i już więcej na turę handlować się nie da. Właśnie tu się nam postawiła ta Akademia Wojskowa, to właśnie tak tu wygląda. Można teraz wybadać szkoły podstawowe na przykład, żeby sobie te badania szybciej robić. Można magazynowanie żywności też wziąć, bo chyba 500 to jest max. Ona to się szybciej robi, dwie tury. No i niech to tak się zrobi. Tutaj już armia też im rośnie. Nam też powinna wtedy rosnąć. Można zrobić tych
milicjantów, oni nie są tacy słabi. Tego żołnierza muszkietera oddział pokonają. Oczywiście, jeśli nie zostaną za bardzo dotkliwie rozstrzelani. Bitwy to trochę inaczej wyglądają niż w Total Warze. Trochę mniej intuicyjnie to jest zrobione tu, w tej grze. No nie mamy na drugi oddział milicjantów. W zasadzie można turę zrobić. Tura zrobiona, sojusz obrony z państwem Batawia wygasł. No i właśnie, 12 tur minęło, jest lipiec. Tak, w 89 mieliśmy 12 tur, teraz znowu 90 rok minął, 12 tur już gry. I nie ma tego sojuszu obronnego, więc jak nas zaatakują, to on nie dołączy do wojny. Przeciwko mojemu przeciwnikowi. Badanie wykonane, można teraz tą kawalerię zrobić i zapisać, ponieważ ta gra lubi się obrażać. Znaczy lubiła, ale może właśnie ten włączenie ze zgodnością z Windowsem XP jako administrator pomoże. No więc czekamy, trzeba więcej tych jednostek na pewno. Na razie żadnych tam zadań nie będzie. Tura upłynęła i nie wiem co teraz, czy jeszcze rekrutować? No generalnie tuż tych... A to jest takie... O, tutaj. Nie, on ma maksymalną, to temu miałbym dać. O, właśnie. Tylko ten jeden z bez wojska, to niech tu się pakuje na razie, po co niepotrzebny. Tu widać, że mają jakieś żołnierzy jeszcze w akademii, ten na przykład nie ma. Ktoś mnie tutaj lubi, nie lubi, ten jeden go mnie jeszcze lubi. To się może zmienić. Spójrzmy, czy może się zgodzą na jakiś handel w końcu. 300. 2880. No nie wzrosło. To nie. To łaski bez. Tylko, że jakieś państwo będzie oferowało nam wymianę, będziemy odrzucać co turę, bądź co turę będzie chciało. I później ta reputacja w danym państwie spada. Bo odrzucamy handel, który nam nie jest potrzebny. Na przykład, nie wiem, złoto za żywność. To jest trochę głupie tutaj. Taki przymus jakby. Teraz można się zastanowić, kogo tu uderzyć. Najlepiej to czekać na jakąś stosowną sytuację, na przykład wojna z kimś. Znaczy, tam, gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta, to właśnie my byśmy byli tymi trzecimi. Ewentualnie poczekać, aż ktoś nam złoży jakąś ofertę atrakcyjną, na przykład sojuszu obronnego, czy coś takiego. Oczywiście on, bo wtedy jak on oferuje, to daje złoto. Jak ja bym oferował, to ja bym musiał dawać złoto. Tutaj to jest właśnie... No i o tym mowa. Państwo Batawia złożyło propozycję handlową, która w ich miałam... A nie, bo to jest propozycja handlowa, to tego nie chce. Oferują żywność właśnie za złoto. No i teraz ja to negocjuję, może obniżę łaskawie. 700 złota, 567 dał, można jeszcze raz, ale już to odrzucimy. No i właśnie spada zadowolenie. Reputacja w tym państwie, głupie. Nie lubię tego. No dobra, co tutaj się stało, panowie? Wracać na miejsce. Trzeba czekać na jakąś sytuację, bo tutaj jak jedna wojna wybuchnie, to zaraz 5 następnych. Batawia mi złożyła propozycję dwa razy, negocjowałem, udało się, więc tą żywność już od niego łaskawie wziąłem. Tych Batawów. No już trudno się mówi. No tutaj za 560 sojusz obronny by był. Na 12 tur. Tylko pamiętajmy, obronny, więc to tak... Mało potrzebne, ja wolę jednak jako agresor sojusznika wojskowego. O, przyjęli, 300 zł doszło. Można spojrzeć jeszcze raz, skoro tak bardzo mu się podoba ta wymiana. No i dziękuję, właśnie 600 zł, przynajmniej odzyskałem to, co mi ten złodziej zabrał.
Już drugi, trzeci raz nie mogę sangiem handlować. O, oddaje mi złoto moje, które zarobił. Teraz jest skłonny do wymiany. Każdy jest. O, drugi raz nie chce. Też nie chce. To nie łaski bez. Spróbujmy z żywnością, skoro mamy nadwyżkę, bo nam... W zasadzie prawie 1 do 1 była wymiana złota i żywności. Dobra, nie to nie. Teraz tutaj. No i zgodzi się na zwrot na gorszych warunkach. Ja nikt nie potrzebuje tego, tej żywności. O, oni się nawet obrazili. Głupcy. To Piemont będzie musiał zostać pobity. Dobra, nikt nie chce. To nie. Ten tutaj Piemont. Chyba tak się stanie. Można już koszary podstawowe wybudować. Jakiś oddział strzelców dodatkowy i można ruszać na ten Piemont. Bo niestety oblężenie tutaj miasta będzie bardzo trudne. Miasta tu w ogóle nie będzie widać tak naprawdę. Więc to, porównując do Total War'a, to trochę ubogie jest. Natomiast samo oblężenie będzie generowało milicję. Więc to pokonam tą armię, to później jeszcze się wygeneruje milicja, którą trzeba pokonać. Do ataku tej stolicy trzeba mieć dużo więcej wojsk. Teraz odlewnie. Teraz mamy właśnie odblokowane tutaj coś. Do niewoli wrogów, to znaczy oficerów, dowódców. Dzięki kawalerii. Nie możemy wybudować stajnie. Na razie nic ciekawego nie mamy. Jak doszłoby tutaj do bitwy, to tylko z tym oddziałem. Z tymi tutaj w Akademii Wojskowej już nie. Tutaj na przykład to bym się z tymi dwoma bił, więc łatwiej jego pokonać. Z tym, że czekam ciągle na jakąś ofertę sojuszu obronnego, której nie chcą. No Hiszpania ma teraz wojnę z Portugalią. Właśnie akurat Portugalia traci ziemię. Można było na przykład uderzyć Hiszpanię. Przykładowo. I w zasadzie może. Może to nie głupi pomysł. Dodatkowo jakiś sojusz obronny za turę zrobić, jeśli teraz by się nie zgodzili, to klikam turę. No i jednak muszę przemówić i nie pominąć tury. Właśnie akurat jak na zawołanie Szwajcaria oferuje sojusz obronny, więc nie dość, że będę miał spokój ze strony Szwajcarów, to jeszcze mi za to daje pieniądze. Mogę negocjować, ale nie chcę ryzykować, bo to jest nad wyraz korzystne akurat. Tak się fajnie złożyło. O, Anglia wykonała niestety to zadanie. Przyda się tur dzięki temu zadaniu. Żołnierze żywności nie będą jej konsumować. No więc będą się żywić powietrzem. Generalnie jak na moje, to te poprzednie dwa zadania były ciekawsze. Ale widać właśnie, że potrafi komputer ukraść zadanie. No tutaj są wyrównane siły, no w zasadzie Portugalczyk trochę mniej, mniej żołnierzy ma. Trzeba wypowiedzieć wojnę Hiszpanii, skoro mamy już Szwajcara załatwionego. Wypowiadamy wojnę Hiszpanii, weźmiemy te dwie ziemie i możemy ukończyć wojnę. Te dwie, tak? Bo tutaj jest stolica, więc będzie długo trwało, po co? Tu weźmie się te dwie ziemie, osłabi się sąsiada i się ruszy gdzieś tutaj w tym kierunku. Ktoś nam wypowie wojnę, Szwajcar pomoże, może niekoniecznie działać militarnie i ruszać się z tej Szwajcarii, ale ogólnie wojnę wypowie, więc coś tam może powstrzyma kogoś, ewentualnie liczę na utrzęsienia, że jednak ruszą się w razie gdyby to było konieczne. No dobrze, więc teraz można by było w zasadzie zrekrutować wojsko, można później, jak będzie już potrzeba, wojna. Tura upłynęła, nic się nie stało. Teraz możemy tu wkroczyć z tą wielką armią. O, pan Hiszpanii ma jakieś armie. Jakieś oddziały. Bo on zakończył wojnę, zdaje się. Już widzę. Już powalczył. Dobra, to trzeba zrekrutować jakichś żołnierzy i tutaj wysłać w tym kierunku. Okręt się nie przyda, niestety go tu nie wpakuję, bo nie mam portu, tak?
Nikt chyba jeszcze nie ma. A to tura. Tura zakończona i mamy co takiego? Konflikt. No i właśnie Piemont już wypowiedział mi wojnę. Tak to jest. I Szwajcaria dołączyła do wojny po mojej stronie. Dobrze, dobrze, nie krzyczeć, nie krzyczeć. Dziękuję, do widzenia. No właśnie teraz te trzy państwa wypowiedziały wojnę. To jest standard w tej grze. Tak to po prostu musi, jak widać, wyglądać. Mam tylko, okupuję te dwa obszary, ale muszę teraz zakończyć tą wojnę. Tę wojnę. Zaoferować 600 golda. I wysłać propozycję. Oferta odrzucona, no on wie, co to oznacza dla niego. Może to 700 niech będzie. Było ostrzeżenie, że zajęliśmy te tereny. No i właśnie tak to wygląda. Teraz Hiszpania ma jeden wielki obszar, a Portugalia ma widać... No chyba trzy nawet, tak? No bo to jest raz, dwa, trzy. I teraz można to wojsko wycofać, oni chcą się bić, to niechaj tak będzie. Może tutaj tak pójdźmy. Dobrze, dobrze. Pójdziemy tutaj razem. Mamy trzy nic nie warte wojny. Zobaczymy, czy pan Szwajcar cokolwiek zrobi pożytecznego. Można przypuszczać, że nie. Dwa oddziały ruszyły. Tutaj. Teraz spojrzymy na to. Mamy tutaj zadanie wtedy. Odkrycie aktywuje również zadanie władca mórz. Otrzymamy za darmo okręty. Dobrze, i doki wojska. No i niechaj tak będzie. Niechaj to się zbada. Dobrze, mamy już tutaj budynek odlewni. Badamy odlewnię. No i mamy tutaj właśnie dwóch kolegów. Szwajcar nic nie robi i prawdopodobnie nic nie zrobi. No teraz będzie trzeba mu tutaj chyba dać popalić taki mały oddział. Raczej nie powinno być problemu najmniejszego. Ja zapiszę, żeby w razie, gdyby jednak wyrzuciło w czasie bitwy, bo to wtedy wyrzuca, żeby to się nie stało. Wysyłamy tutaj ten oddział, po prostu robimy turę i on może się wycofać lub nie. Jest starcie, chociaż on może się wycofać, jak ja kliknąłbym, że nie chcę kierować osobiście. Ale chcę, zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj cele mamy. Całkiem to jest zwycięstwo, nie ma tutaj punktu jakiegoś strategicznego, który by zapewnił zwycięstwo. Dwukrotna przewaga liczebna. Prowancja zostanie wyrwana z rąk wroga. Tak, nasza prowancja. I właśnie tutaj to sterowanie, operowanie to jest dość trudne. W zasadzie można na W asydy tak ruszać, strzałkami z kolei tak, odwracać ekran, więc jest... Ja nie mam trzech rąk, żeby jedną własydy, drugą strzałki, a trzecią myszkę. Więc ja ze strzałek rezygnuję, więc dla mnie obracanie ekranu jest dostępne tylko i wyłącznie po nakierowaniu kursorem myszy na krawędź. Właśnie to jest takie mało intuicyjne. Teraz zaznaczamy jednostkę jak w Total War, ale za to nie klikamy tu prawy przycisk myszy na pole, tylko musimy trzymać lewy przycisk myszy na oddział i go tak przenosimy pokracznie. No, dziwne to jest bardzo. Wróg ma połowę tego co my. Można tylko ustawić, nie można ich tak przeciągać jak w Total Warze, wybierać sobie szeregi. Tylko tutaj jest jedna jedyna opcja. Z tym, że milicja tego nie ma, to są tylko strzelcy. To jest dość uproszczone, ubogie. Wybierzemy sobie ich po bokach. Strzelcy nie mogą walczyć. Szkoda ich, milicja już może. Tutaj mamy budynek, który można właśnie, do którego można wejść, to jest fajne, tego nie było w Total Warze w tych czasach, w czasach Roma. Medievala też, to dopiero w Empire takie jakieś właśnie budyneczki, czyli w tych samych klimatach co tu. Rom to starożytność, Medieval średniowiecze, a tutaj mamy nowożytność. Ta nowożytność osiągnie Total War dopiero w 2009 roku. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tak, w 2009. 4 lata po premierze tej gry. Też będzie można właśnie wchodzić. Tu klikamy sobie, wybieramy. Tylko, że to my atakujemy, więc nie ma sensu wchodzić. To by ten kontus wszedł i czeka. Mamy tutaj czas, kiedy należałoby wygrać.
Więc nie, po prostu tu idziemy. No i właśnie sobie tak idę, można za to, tak jak w Totalorze, na literę klawisz R ich trochę tutaj przyspieszyć, jakby biegli. No właśnie, teraz biegną, teraz idą. Teraz niby biegną. Teraz idą. No dobrze, to niech sobie idą, bo oni oczywiście się męczą, tu widać zresztą. Wielkim, ogromnym minusem tych bitew jest to, że nie da się przyspieszyć w żaden sposób. No chyba tylko w taki, że iść herbatę sobie zaparzyć, no bo tu nie ma tu takiej opcji, można się wycofać, tutaj mamy naszą siłę, tutaj siłę wroga, więc widać połowa tego, co my. Tutaj jest menu, no i tutaj nie ma żadnych opcji, tak? Tutaj zbiegnij, tutaj tutaj jest walka na dystans, walka wręcz, zatrzymać się. Generalnie nic, co by mogło przyspieszyć tego. No smutne, bardzo smutne. Niepotrzebnie to duży. Natomiast grafika... No niby, grafika niby nie jest najgorsza, jak na 2005 rok. Nawet tutaj jakieś warianty różne są, zwłaszcza to widać u nich. Różne kolory włosów. Blondyni. Dużo tych blondynów tutaj jest. Jak blondyni, bruneci i tak dalej. Generalnie poza włosami też mam tutaj o te pasy tutaj jakieś, tak? Ten nie ma, ten ma i szelki. Ten ma tylko z tej. Więc jakieś tam nawet jak chodzą, to też jedni z bronią podniesioną, drudzy z opuszczoną. Buty też różne. Jakieś tam warianty są. Może u nich mniej, bo to jednak jakieś tam ujednolicona armia. Mogą trzymać najwyżej tę broń inaczej. No tutaj też widać zróżnicowanie. Ale jeśli chodzi o samą bitwę, to jest, no, uważam, że mniej atrakcyjna niż w Total Warze. No i to przyspieszanie jest ubogie. Mapa też, nie ma tu miast żadnych, które można by oblać. Najwyżej 4 domki, to już w ogóle jest taki luksus i ogromna osada. To do nich można wchodzić, to oczywiście. Tutaj na przykład wielkim minusem jest to, że kawaleria już na przykład do nich nie wejdzie, nie podejdzie. Ona nie zsiada z konia, do domów nie wchodzą. Więc jak mamy oddział żołnierzy, a przeciwnik, albo my mamy samą kawalerię, to my nie pokonamy. Chyba że jesteśmy obrońcami, tak? Jak agresorami, no to czas minie, on będzie sobie w domku siedział. Jaka głupota. No nie można mieć tu samej kawalerii. Oni tutaj jakoś tak dziwnie się zatrzymali. Można spróbować. Tak, trzymamy kontrol i możemy zaznaczyć kilka jednostek naraz. Po naciśnięciu lewym wszystkim myszy. O, zaznaczyć i odznaczyć. Natomiast można spróbować go odciągnąć od tego budynku. Po co ma szkodzić niepotrzebnie. Nie wiem, czy się uda, czy nie. Generalnie oni czasami jakoś tak lubią wyjść. Tutaj mają właśnie przewagę. Są w budynku, mają plus 13 do zasięgu. No i zwiększoną obronność. Pancerz. No bo są zasłonięci tak tymi ścianami. Natomiast na samą siłę walki i rażenia bronią to nie wpływa, no bo jak ma to wpływać? Ogromnym minusem jest to, że nie widać zasięgu, kiedy wróg będzie strzelał, ani nawet nasi. Tak, naciskam, nie widzę, kiedy będziemy mogli wystrzelić. No może to jest bardziej realne, nie widać, nie wiem jak to ocenić. Na pewno jest to w ROM. Total War, znaczy we wszystkich Total Warach, na pewno jest to bardzo użyteczne. Teraz jakbym przyspieszył, a po prostu ich kazałem biec. No ciekawe, że tu sobie czasami zwierzątka jakieś biegają. Tego w tych starych Total Warach nie było. Tu jakaś krowa, bo jest farma, tak? A tutaj jakieś mogą być inne zwierzęta. Chyba nie widać ich. O, tutaj coś jest. No właśnie, takie... Kiedyś to było fajne, a teraz to nie wiem. Raczej emocji nie zbyt... Właśnie wyszli. No i plan się powiódł. Właśnie bitwa wygląda tak, że oni się tak rozpraszają, ja już nie mogę ich nawet wycofać, bo są tutaj o walce. Więc to jest trochę takie głupie, biedne. Zdążą strzelić? Aha, oni się cofnęli tam głąby, popuszczamy, no trudno.
mieli na nich. Pańskie wojsko pokonuje nieprzyjaciela. No, dziwne, że nie pokonują. O, już się wycofali. No trochę dziwne, że się wycofali, a nawet nie musieli się wycofywać, tak? Nie było tego widać, jak w Total Warze. No, tak wygląda tutaj bitwa. Dość archaicznie, myślę, że się zestarzała, ale czy tak bardzo jak w Spartanie, który pokazywałem? Slytherina? Chyba nie. Ścigamy ich dalej. No i tak wyszło głupio, byśmy ich zmasakrowali, gdyby nie. Gdyby nie to, że uciekli właśnie w takim momencie. Ścigamy ich, ale nie mamy kawalerii, dlatego to też ściganie nie będzie skuteczne. To jest bitwa morska, można ją w zasadzie od razu zobaczyć też. No nie wiem, przegramy tych bitew morskich, to ja tak nie cierpię, że szok. W żadnej grze, tak w zasadzie. Nie podchodzą mi bitwy morskie. No jak stracę ten okręt, to trudno. On może uciec zresztą. To tutaj przynajmniej widać zasięg. On nas atakuje, więc my czekamy raczej na niego. Tak, mamy tutaj też różne kule do wyboru. Zwykłe armatnie, kartacze i z łańcuchem. Wiadomo, łańcuch na maszt, żeby tak za szybko nie było. Tu zresztą widać, ilu ludzi ma siłę okrętu i siłę masztu. I tutaj wybieramy kulę. Tu oczywiście jest skreślony strzelamy. Tu jest podświetlone wtedy, skoro jakby na przykład statek był taki, nie wiem, jest teraz się gubimy, no to tu nam podświetla. Można zrobić abortaż oczywiście. Zakotwiczyć. Ale nic z takich rzeczy na razie nie robimy. Tutaj na statystyki naszego okrętu. Przyładuję. Nie wiem, to widać. Teraz utrzymać to. No i właśnie tak to musiało się skończyć. Też mu płonie. No mamy podobnie. Utrzymać trzeba ten poziom. Bitwa jest wyrównana. Na razie. Na razie. Pierwsza nie wyrównana nie będzie. Jak widać, że ja tracę. Nie mogę go wycofać. Czy mogę? Chyba nie mogę. Tylko mi na to nie zmienia. Myślę, że mało tak silne przy dowodzeniu jednym okrętem. Nie, oczywiście nie da się przyspieszyć. I znowu strzeli. Pańska flota jest niszczona przez nieprzyjaciela. No i niech sobie będzie. To co mi to dobre. Ja będę miał nowe zresztą przecież. Pamiętajmy. I wykonam zadanie. Jeśli ludki tam stoją. Teraz strzelać. Bitwa jest przegrana. Jak mamy więcej okrętów, to wiadomo, jest to ciekawsze. Tylko jak mamy inne okręty, te startowe, to tak widać przed drugą. No nie walczyłem. Za szybko. Na automatu ustawiam. I tak też przegrywam. Na jakiegoś tam lepszego oficera, nie wiadomo o co chodzi. Można troszkę zawęzić, ale tu już nie sięgnę. Nieprzyjaciel prawie rozproszył pańskie wojska. Świetnie, tak trzeba się.
Poddaję się. Może ten okręt ucieknie. Odpłynie. Nie wiadomo. Nie zależy mi na nim na pewno. Ja nie Anglik, nie muszę mieć floty. Przecież. Jak mamy tutaj mały Trafalgar. Bitwę pod Trafalgarem. Okręt stracony i dobrze. I niech sobie będzie. 100%. On 84. Niech się cieszy z tego wspaniałego zwycięstwa. Szkoda, że flota nie kosztuje tu chyba utrzymania, bo tak bym przynajmniej teraz zarabiał więcej. Doświadczenie. O, śmiechu warte. Tu blokuje mi teraz. Tutajże ranni są. Są ranni, ale co z tego? Można ich tu połączyć, tam, tą milicję na przykład całą śmieszną. I wtedy może go dać następną milicję, wiadomo. Tutaj wojsko wysłać w to miejsce. Może teraz ktoś się pokusi na pokój. Z kim ja walczyłem, to nie wiem. Chyba z nimi, tak? No z nimi, oni mi tu weszli, więc z nimi nie mogę mieć pokoju teraz, niestety. Ale z drugiej strony mógłbym zrobić z nimi pokój. I z nimi pokój. I wtedy z nimi walczyć. I zabrać im stolicę. Ile by mnie to kosztowało? 500... Tu 720. Niech tak będzie. 500... Nie zgodzili się. To 550. I zgodzili się na 550. Teraz to samo trzeba było z nimi zrobić. Tylko nie ma złota, więc można przehandlować. Mało. Tutaj 300. 300. I się zgodzili. Bardzo fortunnie. Można spróbować jeszcze raz. Może by się przypadkiem zgodzili. No już się nie zgodzą. Hiszpania, która dostała lekki łomot. Czy bardzo potrzebujecie surowców? O, obrazili się. To i 240 niech będzie, no cokolwiek. Nie poczuję tyle. Wszyscy się obrażają. Oferuję im taką świetną umowę, a oni się obrażają. Dobra, okej, okay, zrozumiałem. Nie chcecie po prostu tego. No dobrze, no to może żywność. O, tyle to wam nie dam. Nie. Tylko ewentualnie Szwajcaria. Może pokoju nie będzie w tej turze. No nie stać mi na niego. A wam na pewno nie dam pokoju za to, co zrobiliście. Łotry. Można wysłać... I dać im popalić. Szwajcaria, jak widać, właśnie tak to wygląda z nią. No nie przydaje się po prostu. Można dać automat, żeby ta bitwa by po prostu się dłużyła za bardzo. Wróg ucieka. No nie mamy przecież kawalerii. O, wielka bitwa, tak. Wróg się wycofał z pola bitwy, ale... To nic nie szkodzi, dorwie się go tutaj, a teraz można spróbować zawrzeć pokój z tymi, bo nie chce się bić ze wszystkimi dookoła. 800, proszę przyjąć. Obraził się. Jeszcze, żeby było się na co obrazić, no to 850. Też nie chcę, coś chytre, chciwe takie, fałszywe. 900, złodziej po prostu, no, złodziej. Jest tylko jeden wróg teraz, właśnie. Hanover. Można wysłać tutaj wszystko, co mamy. I dać mu popalić. No i właśnie. No nie chcę osobiście. Nie chcę dłużyć po prostu tej rozgrywki. Zaraz zresztą i tak będę kończył to nagranie. Generalnie tu już nic się wielkiego
nie wydarzy. Generalnie co, badamy nowe technologie, odblokowujemy budynki, no i później rekrutujemy coraz to silniejsze, lepsze wojsko. On miał w Akademii tylko jednego milicjanta, więc w zasadzie szału nie ma. Te bitwy za długo trwają, żeby to pokazywać w każdym pokoleniu. Gdyby można było przyspieszyć to co innego, a tak to bez sensu. Właśnie teraz tak wygląda oblężenie. No właśnie, Hiszpania przecież miała z nami wojnę chwilę temu. Wypowiedzieli nam, bardzo obrazili wszystkich dookoła. No i oczywiście Szwajcaria dołącza do wojny po mojej stronie. Dzieje się tysiąc rzeczy, oczywiście w oddzielnym tym. Nie mogło być jak w Totalorze, że tutaj mamy listę wydarzeń, prawda, i oglądamy co chcemy, a nie każdy po kolei trzeba obejrzeć. No i teraz tak, no Hiszpania wybiła wojnę, ma tutaj, tutaj nie ma nikogo, tu ma dwa oddziały milicji, no i tu coś się ukrywa. Potężna armia, tu widzimy postęp oblężenia i tutaj taki milicjanci będą się pojawiali, więc to trzeba uważać jak najszybciej. Im więcej żołnierzy mam, tym szybciej po prostu to przejmujemy i to jest konieczne. No tutaj nic nowego się nie pojawiło, drzewko jeszcze... Ile tur? Dwie, chciałem, że sześć, nieźle spojrzałem. Teraz można spróbować handlować, bo niestety nie ma prawie w ogóle złota. No nie chcą tego. Zainwestowałem tak bardzo w te surowce, tym zadaniem na początku gry. I co? Nikt nie chce. Ktoś przyjął w końcu. O, może jednak ta inwestycja się będzie powoli zwracała. Już nie mogę trzeci raz handlować. Tutaj 300 złota, proszę mnie wydać. No nie chcą. Oni tym bardziej będą chcieli. 250. Nie obrazić się proszę. Dobrze. Po prostu nie przyjedziemy. Oni się zgodzili. Trochę taniej wystarczyło dać. Może i drugi raz by chcieli. Taka świetna oferta. Nie chcą. Wystarczy. Można sprowadzić żywność. Ja wciąż nieco więcej dostaję żywności niż tracę. Za 180, 180 i 180. No to wszyscy tyle samo mało. Nikt nie ma problemu z żywnością. No to trudno. Łaski bez. Przewijamy. Więc dyplomacja jest tutaj taka śmieszna, wystarczyło ich groszem przekupić i już dwie strony konfliktu zrezygnowały. Hiszpania ma już o trzech. No i to jest cała armia jego. Trzy oddziały z milicją. No generalnie tu trzeba parę lat jednak. Pięć, sześć poczekać. I wtedy się zacznie coś więcej tu dziać. No jednak jesteśmy w pierwszej epoce, druga to już widzimy, no więcej tych badań jest i trzecia. Pojawia się więcej ciekawych badań. Związki nawet zawodowe. Za 105 tur byśmy zrobili przy obecnym poziomie technologicznym. I już jeden oddział milicjantów jest, jeszcze trzech i będzie po prostu kolejna. Chyba, że zdążymy szybciej. Jak więcej wojsk jest, tym skuteczniej, szybciej to oblężenie działa. Więc pamiętajmy, nie tylko pokonać armię. On tu wkroczył, ale co to zmienia? Zaraz tam się wojna zakończy, pójdziemy mu wklepać i jeszcze może nawet stolicę zabierzemy Hiszpanii. Skoro tak fikają. Właśnie jak widzimy, postęp idzie nieprawdopodobnie do przodu. Badanie zakończone. Wystawa światowa, no ciekawe badanko, można zrobić. Tylko 7 tu będzie trwało. Właśnie zrobiliśmy zadanie, możemy flotę teraz, zadanie z flotą zrobić. Jak widzimy, brakuje tylko złota, tak naprawdę. Surowce trochę się pozbędziemy i bardzo dobrze. Ludności to już niedobrze. I mamy wybudowaną gdzieś tam przystań, więc będziemy mieli tak naprawdę tylko tu i tu. W tych dwóch miejscach przystanie wojskowe. Gdyby się to poodbili, to byśmy mieli trzy. Ale nie ma co chyba czekać, bo zaraz nam ktoś zadanie zabierze. Chociaż może Hiszpanię byśmy... Ona ma tu przystań. Można by było Hiszpanię jeszcze spróbować pokonać i wtedy dopiero to zadanie. Jak nam podbierze ktoś, no to trudno, nie będę miał floty. Nie ma co dramatyzować z tą flotą. Ale taki dodatek to fajna rzecz. Tutaj za 230, 390, no oni bardziej chcą. No właśnie, już zarobiliśmy trochę złota. Więcej nie chcę dawać, bo mogą się nie zgodzić. No, lepiej niech wezmą cokolwiek niż nic. Oni często biorą. Można im następnym razem w zasadzie spróbować więcej zaoferować niż 200. Tutaj? Oni nie chcą. To było 230-250. Mogę obniżyć do 260 i spróbować? Nie chcą. No dobrze, to już nikt nie przyjmie, tylko ten jeden
przyjaciel, kumpel złoty przyjął. Teraz chyba jeszcze dwie tury. Tura upłynęła, jeszcze jedna, tak jak mówiłem, i już koniec wojny z tym śmiesznym Hanowerem. Natomiast jeśli chodzi o Hiszpanię, całe szczęście nie ma tu takiej głębi jak w Krach Paradoksu, znaczy całe szczęście, w zasadzie szkoda, bo jednak byłoby trudniej. Nie ma tu czegoś takiego jak wyczerpanie wojenne, czy coś takiego, że wpływa nam tutaj na to państwo. Jest to takie dość ubogie, można wbudować, co ciekawe, w obcych państwach też budynki, na przykład tu u Szwajcarów budynek mamy konsulat, który zwiększa o 10% nam sympatię z tym państwem. Tylko czy to się opłaca? Myślę, że na razie nie. Póki mamy szansę zrobić zadanie, to tego nie zrobię. Jak już przepadnie, nie uda się, to wtedy. Tura wykonana, ale akurat tak ledwo, ledwo i jeszcze wyszło na to, że tura tu już nawet przybija. Ta czerwień przybija, ale dalej brakuje. W międzyczasie pan Hiszpanin dosłał, pan Espaniol wysłał jakiś oddział kawalerii. No generalnie to jest śmiech warty, zostanie zniszczony. A jeśli dwie tury rekrutują, no to wolę ich akwizylierzy, będą lepsi, można handlować. I teraz w zasadzie oni tak przyjmowali za 300. Tak, no to można im teraz zaoferować podwójną dawkę, czyli 400 na przykład. I za podwójną dawkę tutaj to było wtedy 600. No i przyjął elegancko. I tak jakbym trzy oferty stare mu złożył. Tutaj nie chcę. No można im tu za 250 takie ubogie. O, obrazili się, głupcy. Żeby było się na co obrazić. I teraz tu też nie chcą. No dobrze, to trudno. Może być jeszcze tu jedna bitwa. Niestety się straci niepotrzebnie tylko tych żołnierzy. Można było chyba tego oficera wycofać już, tak? Bo na przykład oni się tu... Nie. Na razie niech będzie ta bitwa, po prostu to zakończy. No tak, zakończyło się. Z tym, że teraz bardzo śmieszna sytuacja. Zdobyliśmy tutaj właśnie na wojnie. Nie było bitwy jednak, co ciekawe. Z jakiegoś powodu do tego nie doszło. Może muszą być te cztery takie ludki, figurki tych milicjantów, żeby doszło do bitwy. Nie wiem, ale nie doszło do tego. Mamy po prostu na tym taki zysk fajny. Wojna się skończyła, co ciekawe. Jeden świr, my mamy sojusz obronny zakończony. Jeden świr wypowiedział wojnę nam ponownie. No i teraz to właśnie trzeba przemyśleć. Właśnie takie głupie, można go przekupić, żeby zakończył tę wojnę od razu. Pewnie się zgodzi, to takie trochę dziwne jest tutaj. Więc mamy ten region. Można by tu wybudować coś ciekawego. Akademię wojskową, ona jest dość tania. A niech sobie będzie tutaj. No i teraz wycofamy tych żołnierzy. No, tutaj. O, przepraszam, mogę tu iść po prostu. No bo można tylko o jeden się posuwać region do przodu. No chyba, że mamy tam coś pobudowane, porobione. Na razie możemy tylko o jeden region się posuwać do przodu. Nawet nie możemy ich uzupełniać, tych jednostek, więc to jest takie kiepskie. Można najwyżej połączyć tutaj te oddziały i tych tutaj przegnać. Nie chcemy tych 7. Do widzenia. Wypad, panowie, z baru. Mamy część z zwrotu surowców. I teraz mamy miejsca na 3 oddziały, a mamy je, mamy 2. To jest jeszcze jeden oddział piechoty. Mamy generalnie na to, tylko warto było przyjąć to albo to. Cokolwiek z tych dwóch. Myślę, że warto byłoby pana Hiszpana bić z tego powodu, że no widzę jaką on ma armię, tych 3 milicjantów i to, a on ma ten oddział tutaj. Strzelców i jeszcze coś tutaj, nie wiadomo co ukryte. Trochę dalej może. Ale będę ich tutaj bił po kolei. Najpierw ich, potem jego i obleganie. Tylko trzeba będzie pójść jeszcze po... Ktokolwiek może pójść? No nikt nie może. Oni wszyscy stąd przyszli. No trudno, trzeba poczekać. Stąd się przeniosę teraz tu, potem tu, tutaj i będziemy sprzątać ich. To teraz tura. Tura minęła, a on się jednak... O, Batawia dołączyła do wojny. Więc nici z tą Hiszpanią chyba, bo ten tutaj brutal wszedł. Niepotrzebnie przeszkodził. Hiszpanin ten wypowiedział wojnę. Wszyscy wypowiedzieli wojnę. Ten tutaj ma dużo wojsk jednak.
ma dwa takie śmieszne oddziały i tutaj jeszcze coś w Akademii Wojskowej, a Szwajcaria wojny już nie wypowie, no bo i tak nie mamy tego traktatu sojuszu obronnego. Można było z Austrią, tylko za 4000 sojusz obronny, z Szwajcarią za 1500. Odkryłem kogoś takiego, bo Francja była w koszmarnej izolacji pod koniec, do końca XVIII wieku, więc nie znaliśmy kogoś takiego jak Austria i Prusy, więc teraz dopiero ich znamy. No już nawet Polski nie ma. Polska jest anektowana w zasadzie tylko przez Austrię. No z nimi bym zakończył tę wojnę. Ja nie chcę tego. I znowu płacić im 900. To są świnie takie właśnie. Z nich można handlować. Można z Austrią spróbować. No oni nie chcą za bardzo. Takie ochłapy. Niech spadają. Może oni by chcieli. Zobaczymy. Saksonia. Uwaga. Nie przyjęła. Saksonia ma to gdzieś. A Dania przyjęła już. Bardzo dobrze. Może podwójną dawkę by przyjęła. Taka świetna oferta. No drugiej nie będzie. A, nie zgodzili się. Anglia też się nie zgodzi. Oni się nie zgodzą. No cóż, nie można takich ofert składać jednak. To za 250. Nie chcą. Dobra, okej, rozumiem. Dania nie chce. Anglia nie chce. Oni nie będą chcieli na pewno. Saksonia też nie chce. Oni nie będą chcieli mówić te drożej niż tutaj by chcieli. Można za 200 spróbować, byle sprzedać. Tego już złota to potrzeba duża, a surowców nie. No właśnie takie świetne oferty nie są. Powinni być zainteresowani, tu w cudzysłowie, powinni. Nikt nie jest zainteresowany. Zainwestowałem w surowce, których nikt nie chce. Na początku, no trudno. Teraz tu trzeba się przenieść. Pardon. Pardon. No, rusz się. I teraz można ich tutaj za turę dopiero, bo przecież oni dopiero co przyszli, zmęczeni, nie mają jak odebrać żołnierzy. No trzeba zakończyć z nimi wojnę, zanim przekroczą moje terytorium, będą przy pokoju odbierać mi ziemię. Od razu zakończmy to. Proszę o lepsze warunki. No właśnie. 950 i koniec wojny. Szkoda tego złota, no ale nie chcę się bić tyloma żołnierzami, bo to bez sensu, jak mam dwie inne wojny, prawda? Trzeba mieć jednak jakiś zapas tego złota, żeby oni się odczepili. Mamy tutaj silną armię. On się wycofuje. No i się wyluzowało. I dobrze. Koniec okupacji. Oferta. Sojusz obronny oferuje nam Watykan i teraz ja dostaję z Watykanu złoto, tylko tego nie zrobię, negocjować na razie nie chcę, ryzykować odrzucenia wolę cokolwiek, no w końcu żadna to strata, sojusz obronny z Watykanem, kto tam Watykanowi podskoczy, nie wiadomo jaki ten Watykan jest duży, nawet go nie znam. Tutaj jakieś ochłapy właśnie zaatakowały, no nie będziemy oglądać tej... O, nie miało tak być, nie będziemy tej bitwy oglądać. Bitwa była zresztą już pokazana, jakbym miał armatę, to może bym jeszcze pokazał. Ta czurka tutaj. No nie da się ich uzupełnić w żaden sposób. No jak ich wyrzuca może po prostu. Po co to utrzymywać? Teraz można zapytać jeszcze je... Można? Jakbym tutaj się... No można by w zasadzie. Budynków nie można. No można... Można by tu w stolicy tej inwestować w coś. Można przewijać od razu. Właśnie konsulaty można by było pobudować, na przykład żeby ten Szwajcar nas lubił, bo właśnie jakoś tak podejrzanie mnie lubi. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. Domyślnie za 300, kto by chciał? Wy? Obrazili się. Głupota. To jest niesamowita głupota w tej rzeczy, że oni się obrażają za takie coś. Po pierwszej ofercie, że po 10 na przykład. Ale po pierwszej? Co im się stało tutaj z tymi ziemiami? Szwajcar nie chce. To on nie będzie chciał. On? Też nie. Ogromna ilość surowców, których nikt nie chce.
O, on chciał. Mogę mu taką podwójną ofertę złożyć. Na podobnej zasadzie, tak. 400 do 500. O, przyjął. Trochę się tych surowców pozbyło. Można... Jeszcze nikt tego nie zrobił, bardzo dobrze. On ma tutaj... wojnę domową, tak? Czekaj tutaj się... Nie, po prostu tu czy... Chyba tak. Jakaś wojna domowa. Więc trzeba uderzyć w nich teraz, bezwzględnie. I od razu iść w to miejsce. A później do was, dziady. Parszywe. Uderzamy co mamy, wysyłamy wszystko. Przewijamy. Jest bitwa, której nie będę toczył, no bo tu nie mogę przyspieszyć, więc niech to spada. Nie chcę właśnie. Oni się wycofują, no właśnie, tak myślałem. A nie ścigamy, bo to bez sensu. Tam, 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 tam. Wielkie zwycięstwo. Bitwa, której nikt nie zginął, no właśnie wrócił, to też nie wiadomo po co tak zrobił. Wycofał się i wrócił. Pojawia się i znika, taka rola magika. No i teraz tutaj można by w zasadzie przez artylery zrobić. No, po to ja to robiłem. Przecież... Tylko która jest lepsza? Tego nie widać tak. Chociaż... Ona jest lepsza. No, większe obrażenia zadaje i większy zasięg ma chałubica. Skuteczność tego niszczenia budynku i... Aha, dlatego. To na budynki, to na piechotę. Nie będą i dwa razy. I teraz tutaj ruszymy, on ma w akademii schowanych żołnierzy, więc i tak do tej bitwy dojdzie. No nie wiem, no z tym oficjalnie się zastanowię jeszcze. Na pewno teraz trzeba przehandlować, ja nie wiem czy nie będę przewijał tego handlowania, bo to strata czasu tutaj to oglądać, myślę. Nic pociągającego, ekscytującego i emocjonującego. Zresztą on nawet tego nie przyjął. On przyjął, ale za mniejszą cenę. Łotr. Możemy dać teraz 400 za 500. Już takiej oferty nie chcę. A ten? Też nie chcę. Poobrażali się na te oferty. Dlatego mi cały świat nie lubi. A oni? O, oni przyjęli. Tego złota już mam w zasadzie... Mamy dużo już. Jeszcze chyba tyle nie było. Dobra, oni się obrazili. To spadajcie. Precz. Bitwa. Klon przewinę. Pan Espaniol się wycofał, tutaj były dwie bitwy. Znowu nam wybrzmieli ta Batawia na górze wojna. No i co, znowu chcą wyłudzić pieniądze, tak? Żeby się w końcu nie zdziwili. No teraz by trzeba było w końcu tę filię handlową zbadać. Targi światowe. Drugie zadanie. Spójrzmy co to. Szlaków morskich 5. O, to jest ciekawe. Sympatia, której tak bardzo potrzebuję. Tutaj idzie to powoli. Były bitwy. Troszkę wojsko osłabione. Tu jest jeden żołnierz, no niech się. To już sobie zostawimy, darujemy z nim. Właśnie się nie da uzupełnić tych wojsk. Głupie to jest jak ja... Pierdzielę. No szok po prostu. Nie da się na tym obecnym poziomie. No i dobra, tutaj jest tak, jeden slot wolny, więc można by było go tu odesłać i on niech sobie idzie po jakieś wsparcie. Nikt cię nie zaatakuje, no chyba, że te świry tutaj. Oni już mają potężną armię. No dobra, ten jest bez wojska. Mają tutaj coś i jeszcze w środku schowane. Ale generalnie tak się prezentuje ta gra, ja może już nie będę tego kontynuował.
Tak wyglądają zasady w tej grze. Jeśli chodzi o... to czy ja tę grę polecam, no to za 5-6 zł myślę, że polecam. To zawsze takie coś innego, jeśli ktoś nie zna tej gry. Jeszcze. Z niewyjaśnionych przyczyn nie znam, to polecam. Generalnie jest to taki jeden sposób. Nie będę o nim mówił, w jaki sposób można tu łatwo wygrać. Nawet nie chcę tego pokazać, bo to psuje rozgrywkę. Jest tutaj taka jedna nieciekawa rzecz. Więc tak, za 5 zł 6 polecam. Raz, dwa razy można sobie zagrać. Jakiś tam klimat, powiedzmy, trzyma ta gra. Szkoda tylko tych bitew, one są tutaj bardzo nieatrakcyjne, moim zdaniem. Zwłaszcza przez ten brak przyspieszania, przez tą taką sztywność tych walk, że jak uderzy się, zderzy się jeden oddział z drugim, no to już w zasadzie ten oddział jest wyłączony z bitwy. W żaden sposób nie można go wycofać taktycznie gdzieś tam na wzgórze czy coś. Natomiast przejmowanie tych budynków w czasie bitwy przez piechotę fajne, ale już kawaleria na przykład nic z tym nie zrobi. Trzeba mieć armaty generalnie, żeby te budynki jakoś, skuteczność tych budynków się zmniejszyła, atrakcyjność i tak dalej. Więc w zasadzie to by było na tyle. Cześć.